Na wstępie chciałbym bardzo podziękować, że Pan Wójt znalazł chwilę czasu dla portalu gminatygodno.pl. I moje pierwsze pytanie. Jak ocenia Pan bieżącą kadencję, te 158 dni? O, dokładnie wyliczone, tak? No, zawsze mówi się o 100 dniach, no troszeczkę się spóźnimy w kontekście tych dwóch minionych. Trzy kadencje. Każda jest inna w jakiś tam sposób oczywiście, ale też jest ta ciągłość pracy. Ja tutaj u siebie nie widzę żadnych zmian w zakresie czy zwolnienia tempa pracy, czy podejścia. Społeczeństwo tutaj Bygowa, gminy Bygowa mówi, zaufało po raz kolejny w sposób w miarę zdecydowany, więc po prostu na drugi dzień wziąłem się do kontynuacji tego, co robiłem wcześniej i tyle. I inwestycje, i projekty, i kontynuacja rozpoczętych, i przygotowywanie się do nowych zadań. Oczywiście no też inna trochę sytuacja jest nowa rada, też trzeba było tam się trochę przyzwyczaić, dopasować jak gdyby do nowych okoliczności, bo to skład inny, również niekoniecznie tutaj akurat mam jakąś tam większość, ale to nie przeszkadza w realizacji mojego programu, już nawet z tą radą, bo dwoma rękami podpisali się pod programem inwestycyjnym, pod tymi rzeczami wielkimi, które mamy w tym roku zrobić, mianowicie przebudową złoża chociażby. Dokładnie tak. A czy istnieje coś takiego jak rutyna? Pewnie tak, ale zawsze starałem się, czy to byłem nauczycielem, czy tam gdzieś jakimiś innymi rzeczami się zajmowałem, to starałem się być czujnym i wyczulonym na popadanie właśnie w takie stany. No ale to na pewno coś takiego funkcjonuje, na pewno coś takiego każdego dopada, ale najlepszą receptą na to jest takie samokrytyczne spojrzenie. Nie, żeby samokrytykę składać tutaj akurat przed panem redaktorem na inaugurację, prawda, działalności portalu, ale takie samokrytyczne spojrzenie i dystans do siebie przede wszystkim. Dystans do stanowiska, do rzeczywistości. No, nigdy z tym nie miałem problemu, kiedyś kabaretem się zajmowałem, że potrafię spojrzeć na pewne rzeczy tak. To mi daje pewną odskocznię, że powiedzmy w tą rutynę nie popadnę. Czyli możemy być spokojni, że rutyny raczej nie ma, kreatywność jak najbardziej będzie cały czas tutaj. Na kreatywność to liczę ze strony różnych środowisk, między innymi tutaj pana redaktora, absolutnie młodych ludzi, którzy moich uczniów byli, którzy tutaj mnie wręcz otaczają, bo jak już latka tak popłynęły, że jak spojrzę na ludzi, z którymi pracuję, to w większości to są moi uczniowie na przykład, więc w dużej części, więc też liczę właśnie na kreatywność różnych środowisk, zarówno swoich wychowanków, jak i takich środowisk, które są powiedzmy krytycznie do mnie nastawione, to również liczę na tą kreatywność, że proszę bardzo, no Zawadzki tutaj albo ustawia tylko kabaret, nic tam nie robi, albo w ogóle źle wszystko robi, no to jak czekam tutaj w tym gabinecie, czy na forum rady, na konstruktywne propozycje, które by tak, no powiedzmy, dały nowego ducha w życie gminy, w powiatu, województwa, państwa. Proszę bardzo, każdy ma tutaj pole do podpisu. Jasne. Wspomniał Pan o inwestycjach. Jak na ten rok wygląda ten portfel inwestycji gminy? No wygląda bogato w zakresie kwot i
i kalibru przedsięwzięcia, bo jest w zasadzie jedna inwestycja duża, która nas absorbuje, to jest przebudowa Włościboża, ale to będzie kolejna miejscowość, która jak gdyby zniknie z mapy naszej gminy w zakresie takiego wizerunku popegeerowskiego, czy takiej sytuacji, gdzie po prostu inwestycje nie tknęły pewnych miejsc od lat kilkudziesięciu bez mała. W przypadku Włościboża jeszcze jazdy nam zostaną, to taka. Jeśli chodzi o takie duże rzeczy. No i właściwie już poszedł. Dzisiaj był przetarg na pierwszą drogę, bo tam mamy to podzielone na dwie drogi. Jedna jest gminna, druga powiatowa. Dzisiaj ale, gminna chyba. Tak, dzisiaj gminna. Pięć ofert, także na pewno jest z czego wybierać. Ważne jest to, że spięliśmy finansowo. Prawie pewne dofinansowanie ze strony wojewody, bo jesteśmy na pierwszym miejscu listy rezerwowej, a widać po przetargach, że one są niższe od kwot deklarowanych wcześniej, więc tutaj na pewno 50% dofinansowania dostaniemy. Drugie 25% ze strony powiatu i też tutaj mimo jakichś napiętych stosunków nieraz z powiatem, czy tam z panem starostą, bo różnie to bywa, to jednak tutaj merytorycznie radni i pan starosta i pani wicestarosta podchodzą do tego tematu odpowiedzialnie i ten współudział ze strony starostwa będzie, ponieważ ostatnio ze strony właśnie pani wicestarosty, pani ludzi z Gruchały, miałem propozycję konkretną, że ten udział będzie, ale gdyby oni mieli problemy, to czy nie zgodzilibyśmy się na to, żeby część, powiedzmy, była przesunięta na rok przyszły. No i oczywiście po przetargach będziemy rozmawiać o stosownym jakimś porozumieniu w tej materii. Także tu jestem optymistą i jestem pewien tego, że tą inwestycję, tą przebudowę tej miejscowości zrealizujemy. A to jest bardzo ważne dla kolejnej miejscowości typu Jazy. To jest bardzo ważne dla kolejnych inwestycji, na które już też projekty czekają, bo im więcej w danym momencie zrobimy, oczywiście w granicach naszych możliwości kredytowych i budżetowych, to tym szybciej sobie wyczyścimy pole do następnych przedsięwzięć. No z takich większych spraw jeszcze duży remont się szykuje w ramach takiego projektu związkowego dofinansowanego z infrastruktury i środowiska. Nie, z mechanizmów norweskich. Tyle tych źródeł dofinansowania jest, że nieraz mi się myli. Ale i od Szwajcarów mamy pieniądze i z ryb, prawda, i właśnie z mechanizmów norweskich będzie szkoła przerobiona, kotłownia, szkoła w Długowie, instalacje wewnętrzne, elektryczne i do tego też dołączamy świetlice w Bartach, ponieważ akurat na tych obiektach ten bilans energetyczny tam wychodził, wskaźniki wychodziły na tyle dobrze, że można było się pokusić o to dofinansowanie z mechanizmów norweskich. To będzie druga taka inwestycja. I teraz jak zrobimy... W czasie wakacji. W czasie wakacji, tak. Związek będzie organizował przetargi, bo tak to jest w projekcie, ale roboty absolutnie będą w czasie wakacji. No, jeśli te przetargi związane z Włościbożem tak dobrze się poślizgną, że będą oszczędności, to być może jeszcze do jakichś drobnych spraw, które zgłaszali mieszkańcy, które są niejako na liście tych inwestycji do wykonania, być może jeszcze w tym roku ruszymy. Tutaj wejdę może słowo pani Bucia w przypadku ewentualnych rezerw. W tej chwili dosyć dużo mówi się w kontekście takich wandalizmu, czy też tutaj w Dygowie, czy w Pustarach. Czy nie myślał pan o tym, żeby sprawę kompleksowego monitoringu gminy uwzględnić? Myślimy nad tym w momencie, gdy w zeszłej kadencji mówiłem o dwóch kamerach, która jedna działa, powiedzmy, tutaj w centrum budowa i bardzo duże korzyści przynosi. No to było. Niekoniecznie w przypomniku. To był rabat, że wójt będzie społeczeństwo inwigilował. Teraz coraz częściej słyszę, chociaż mam mieszane uczucia też. Wie pan,
filmować, że tak powiem, na okrągło plac zabaw. No. Ktoś to musi obsługiwać i tak dalej, tak? A słyszałem o postulatach tutaj mojej konkurencji na przykład od wielu lat o likwidacji straży gminnej. Wiele osób jakby kapitał na tym jakiś taki zbiło. A kto to będzie obsługiwał, przepraszam, taki monitoring, tak? W sposób fachowy, zgodny z prawem, tak dalej. To jest jeden z przykładów. No, ktoś mówi, zlikwidować straż gminną i dać te pieniądze policji, tak? No to jeszcze, przepraszam bardzo, to co my jeszcze tej policji mamy dać? To jest instytucja państwowa i w ogóle między bajki można włożyć taki postulat, że w Lygowie można komisariat przywrócić, bo nie ma takiej możliwości od lat i decydenci z policji jasno się wyrażali, że zresztą tendencja w całym kraju jest taka, żeby ograniczać placówki, etaty, uracjonalniać i tak dalej, a nie wracać do struktur poprzednich. Więc to w ogóle nie ma szans. Jest to temat do dyskusji, do rozmowy właśnie na Radzie Gminy, że taki system w okolicach właśnie boisk, szkół, placów zabaw. Można, oczywiście to kosztuje, to nie kosztuje kilka tysięcy, tylko więcej, żeby to było profesjonalne i efektywne. W obliczu takich przykładów wandalizmu, jakie mamy ostatnio, to ja jestem jak najbardziej za. Chociaż mieszane mam uczucia co do podglądania, że tak powiem, ludzi w normalnych jakichś... Tak, bo to nie tylko... Tutaj jest to wycelowane przecież nie tylko w wandali czy w potencjalnych przestępców, ale w zwykłych nas użytkowników, tak? No niezbyt się też by każdy z nas może czuć komfortowo, gdy ma świadomość, że mu tam kamerę trzeba. Trzeba zważyć, trzeba zmierzyć i zdecydować, co my chcemy. Czy chcemy być na tym, czy nam to nie przeszkadza? I w zamian za to, prawda, będziemy mieli bezpieczniej, mniejsze straty, a te, powiedzmy, monitoringi będą. No, jest to temat na rozmowę, na decyzję. Podejrzewam, że w najbliższym czasie, bo nie sądzę, żeby jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, bo łapiemy gdzie, od czasu do czasu tutaj czy straż gminna, czy policja, udaje się złapać tych wandali. Niektórzy do dzisiaj mają do odrobienia u nas godzinę albo grzywny do zapłacenia. I ci właśnie najwięcej krzyczą i podszczuwają innych i podpuszczają, tak, zlikwidować i łącznie z wójtem najlepiej, bo chcą jakiegoś porządku i jakieś poszanowania mienia, które jest dla nas wszystkich przecież. Jesteśmy jeszcze przy inwestycjach. W najbliższą niedzielę mamy przekazanie, uroczyste poświęcenie, przekazanie do służby nowego nabytku pojazdu pożarniczego. Proszę powiedzieć, z jakich środków finansowany był zakup tego pojazdu? To będzie pojazd taki naprawdę już, jak to mówią, żargonie strażacy, wypasiony, ale pod każdym względem no, funkcjonalny do akcji, mniej więcej to na poziomie tego pojazdu, który jest w Dygowie. I taki też jest nasz cel od wielu lat, doposażyć pozostałe jednostki na podobny poziom jak Dygowo, a szczególnie tą jednostkę wrzosowską, ponieważ jest przy trasie i to robimy jak gdyby dwutorowo. Z jednej strony budujemy remizę świetlicę, żeby tam była baza, z drugiej strony była okazja w zeszłym roku, żeby się starać o środki z regionalnego programu operacyjnego i tam 500 tysięcy na ten samochód udało się wywalczyć. O kolejne 100 czy 200 staramy się jeszcze w innych źródłach. Jeszcze nie mam potwierdzenia, ale być może, więc no, mam nadzieję, że budżet gminy nie pociągnie to aż tak dużo, bo gdyby się udało na poziomie 700 tysięcy uzyskać dofinansowanie, to udział tutaj budżetu gminy byłby symboliczny. Ale 500 jest 100%, a reszta jest powiedzmy drodze. Rozumiem. Czy w jakiś sposób ten pojazd również będzie miał wyposażenie jakieś specjalistyczne poza to,
przeznaczeniem do gaszenia pożarów? Oczywiście, te wszystkie urządzenia hydrauliczne. Czyli ratownictwo drogowe będzie, tak? Ratownictwo drogowe, absolutnie w 100%. I jeszcze do zakupu tego pojazdu oddzielnie jest zakupowany, ale będzie też przypisany do tej jednostki, do tego pojazdu system geolokalizacji, z którego będzie tutaj można korzystać w zakresie całego powiatu. Bardzo, bardzo taki przydatny, czy przy pożarach w lesie, czy jeszcze jedno takie pytanie rokowo inwestycyjne. Czy Pana zdaniem w związku ze zbliżającym się letnim sezonem, takim zmożonym ruchem turystycznym przez gminę Tygowo, co sądzi Pan o montażu, koncepcji montażu świateł na głównym skrzyżowaniu wraz z czynnikami spowalniania ruchu z kierunku Białogardu i Porusza? Mówię to w kontekście, że może również radaru, który w tej chwili z tego co wiem spełnił swój taki prewencyjny, powiedzmy, charakter. Tak, no mandatów jest z niego coraz mniej i o to chodziło. I o to chodziło, żeby społeczeństwo, nie tylko nasze, nauczyło się przez Tygowo, nie tylko przez Tygowo, jeździć w sposób cywilizowany. Taki jest cel funkcjonowania fotoradarów, czy tego stacjonarnego, czy tego przenośnego, który mamy. Od czasu do czasu w różnych miejscach, tam gdzie możemy, jest zgodnie z przepisami ustawiany po to, żeby troszeczkę do świadomości piratów drogowych dotrzeć, że ten zabudowany to jest 50 km. Ten postulat był dyskutowany z zarządcą drogi, z zarządem dróg wojewódzkich. Na dzisiaj nie ma o czym mówić. Ze względu na koszty, ze względu na jakby też ich punkt widzenia w zakresie potrzeb bezpieczeństwa, płynności ruchu, powiedzieli nie. Szczerze, że to jest... fanaberia? No często tak, postulaty lokalne przez zarządzających wyższego szczebla są traktowane. Czy sprawa dojrzeje w jakimś momencie do, mam nadzieję, kolejnej rozmowy, tak? No, będziemy naciskać, bo mówię, temat pojawił się już dawno, od czasu do czasu tutaj wraca w różnych sytuacjach, przez różne środowiska też jest ten temat postulowany. No światła by się przydały, bo ten ruch coraz będzie większy. Bardzo trudno jeszcze jechać jednak, mówię, z ulicy Głównej. Tak, także to mamy na tapecie, ale nie my jesteśmy tutaj decydentami. Zarządcą drogi wojewódzkiej. Tak. Panie wójcie, teraz troszeczkę już tak na luzie bym powiedział, przyznaje Pan nagrodę Igor z Wójta. W tym roku mieliśmy już trzech laureatów. Cztery. Znowu, bo jednego na jednego. Czterech laureatów. Proszę powiedzieć, skąd wziął się ten pomysł? Jak to się będzie dalej rozwijało? No, z tego co sygnałów, które do mnie docierają, oprócz tych wzruszliwych oczywiście, bo też są, to są jak najbardziej pozytywne i generalnie ta nagroda przyjęła się. Jako taki właśnie tutaj nasz, mój produkt lokalny. Miałem sytuację nawet z Polski, gdzie pytano mnie, czy ten pomysł można wykorzystać. Jednorazowo, akcyjnie właśnie, to oczywiście wyraziłem zgodę, to z Dolnego Śląska. Skąd to się wzięło? Kilka lat robiłem Bigos. Ten Bigos robię ja osobiście, własnoręcznie kupuję produkty, wszystko od początku do końca w takim 10-litrowym zawsze. Czyli to jest dosłownie Bigos. Tak, dokładnie. I robiłem na Orkiestrę Świątecznej Pomocy zawsze Mamit Brigadę pod licytację chyba ze 3 lata. Gdzieś przy jakiejś tam
przy prowadzeniu tych licytacji, bo też mam taką przyjemność od jakiegoś czasu, gdzieś mnie po prostu tknęło tak, jakiś taki impuls, że można by było coś oryginalnego właśnie zaproponować, bo różne no, gminy czy samorządy mają, jedni mają jakieś tam na przykład harty powiatu, tak, albo gazele jakiegoś tam biznesu, albo jakieś tam misie czegoś tam i tak dalej, i tak dalej. A więc bez Wójta, bo dla każdy z nas, każdy tutaj z naszych współpracowników, z naszych przyjaciół, gdzieś tam ten bigos dla gminy waży przez cały rok. I że tak powiem, taka myśl się zrodziła, żeby taka kapituła tutaj przyznawała tym osobom, które pozytywnego tego bigosu narobią przez dany rok. I oczywiście zawsze jest pytanie, czy ktoś przyjmie. Tam nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś odmówił. I z sympatią jest tam ta nagroda traktowana i też coraz jakby nawet trochę z coraz większym prestiżem. No, także na pewno nie będzie tego zbyt dużo, bo to absolutnie rangę trzeba zachować. No i też ja bym musiał się przekwalifikować, bo to 10 litrów na kilka miesięcy, to tak wystarczy. Jasne. Panie Wójcie, mam jedno pytanie. Zbliża się Święto Flagi Narodowej 3 maja. Czy gmina planuje jakieś uroczystości? Jak zawsze. Tak. Drugiego, na Święto Flagi tutaj mocno się prezentuje zespół szkół w Dygowie. Młodzież imprezę taką patriotyczną przygotowuje no, na 30, tak. W związku z tym, że później są to dni wolne, więc ta uroczystość taka związana ze Świętą Flagi jest na 30, gdzie już zaproszenie jest upublicznione. Natomiast na 3 maja symbolicznie po mszy przy tym pomniku tutaj tych naszych osadników, którzy pierwsi tutaj przybyli na te ziemię. Jak zwykle taka drobna, króciutka uroczystość symboliczna jest przewidziana. A jak się panu podoba hasło gmina Dygowa, flagą narodową na galowo? Gmina Dygowo, flagą narodową na galowo. Bardzo dobrze. Czyli rozumiem odświętny charakter gmina na te 3 dni. Bardziej dwa. No dwa pierwszy tak. nie uznaję, ale w związku z tym, że to jest jakiś piątek, będziemy w okolicach 30 te flagi wieszać. No cóż, no ja z Dygowem jestem związany od 1986 roku i pamiętam czasy, gdy symbole nasze narodowe nie były tu mile widziane przez dużą część społeczeństwa. No. Pamiętam też moment, gdy zostałem wójtem, to dopiero wprowadziłem wieszanie flag w ogóle po wsiach. To był 2002 rok. Wcześniej jakoś tak. No ale pięknie, że możemy w tej chwili to. No i cieszymy tak się tym właśnie i pomijmy i jak najbardziej uczmy. I te dzieci, i nas dorosłych też, pewnych nawyków. Jeśli nie przypominać, to i nieraz uczyć trzeba. Panie Wójcie, bardzo dziękuję raz jeszcze za poświęcony czas. Dziękuję bardzo i gratuluję tutaj startu w najbliższym czasie portalu. I oczywiście trzymam kciuki, życzę powodzenia, bo odkąd zacząłem tam się oglądać, to telewizja internetowa na wzór, może nie na wzór ścisły Wilkowy mi się tu marzyła, ale absolutnie inicjatywa jak najbardziej słuszna i chyba pierwszą gminą będziemy, która taki swój portal będzie miała. Przecież były tam próby w Ustroniu, w Przemyślu, coś funkcjonuje. Głównie w Kołobrzegu, no ale liczę na to, że to będzie trwała i owocna inicjatywa i się powiedzie. Jasne. Dziękuję bardzo.